dzisiejszym odcinku. Khabib wspomina ojca. White o awanturach podczas gali. Dariusz o umiejętnościach Gamrota. Szpilka po rozmowach z KSW. Materla o walce z Pawlakiem. Okniński o walce Bartosa z Oleksiejczukiem. Marvin Vettori wyraził gotowość do walki z niepokonanym Szarabudinem Magomedowym, który po jednej wygranej w UFC chce zmierzyć się z najlepszymi i wyzwał Włocha na pojedynek. Vettori zareagował na to wyzwanie na swoim profilu na X. Pirat znowu o mnie pytał i jedyne co mogę powiedzieć to to, że akceptuję jego prośbę z otwartymi ramionami. Uważaj czego sobie życzysz, bo jeszcze może się to wydarzyć, tak mówię. Anthony Smith zastąpił w walce z Khalilem Rountree, a mimo krótkiego czasu przygotowań Michael Bisping uważa Smitha za faworyta tego pojedynku. Bisping wyraził swoje zdanie na swoim kanale YouTube. Smith gra w ruletkę, biorąc walkę z krótkim wyprzedzeniem. Khalil Rountree jest twardzielem i dysponuje dużą siłą. Ostatecznie jednak faworyzuje w tej walce Smitha, który walczył z lepszymi przeciwnikami. Jest dłużej w tym sporcie i ma ogromne doświadczenie. Stójkowo jest na tyle dobry, że powinien poradzić sobie z Khalilem, a na macie jest od niego lepszy. Ale ostatecznie to jest walka. Zakładam, że Smith był w treningu, inaczej pewnie by się nie zdecydował na zastępstwo. Anthony pochodzi do swojej kariery na poważnie. Bisping uważa, że Thomas Spinal, nowy tymczasowy mistrz wagi ciężkiej UFC, nie powinien czekać na walkę o pełny tytuł z Jonem Jonesem, lecz powinien bronić swojego tymczasowego pasa. Bisping jest przekonany, że UFC zorganizuje Aspinalowi walkę w międzyczasie, co wyraził w nagraniu na swoim kanale YouTube. Nie wyobrażam sobie, że każą teraz Tomowi siedzieć na tyłku przez na przykład następne 18 miesięcy. Moim zdaniem dadzą mu walkę i on będzie bronił pasa tymczasowego, co sprawi, że będzie można zbudować lepszą historię. Im więcej razy on obroni pas tymczasowy, tym bardziej ludzie będą uważali go za pełnoprawnego mistrza. To można natomiast wzbudzić potencjał rywalizacji z Jonem Jonesem. W grudniu Colby Covington zawalczy o mistrzowski pas wagi półśredniej UFC. Michael Bisping uważa, że dla Covingtona będzie to ostatnia szansa na zdobycie tytułu w jego karierze. Bisping, były mistrz UFC, podkreślił również, co czyni Colby'ego niebezpiecznym przeciwnikiem w tym pojedynku. To, co sprawia, że Colby będzie bardzo, bardzo niebezpieczny w tej walce, to, że ma 36 lat i to będzie jego ostatnie podejście do pasa. To będzie jego trzecia próba zdobycia tytułu. Dwa razy próbował z Kamaru Usmanem i mu się nie udało. Raz został rozbity, a raz przegrał na punkty. To były wyrównane walki, ale nie ma na to żadnego znaczenia. Przegrał i nie został mistrzem. Walka z Leonem będzie dla Colby'ego ostatnią szansą. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Khabib Nurmagomedov, były mistrz wagi lekkiej UFC, podzielił się na Instagramie starym nagraniem, na którym jego ojciec pokazuje swoje umiejętności powalając Islama Makhachewa. Ojciec Khabiba, który zmarł w lipcu 2020 roku, był znakomitym trenerem sambo i judo, przygotowującym wiele znanych zawodników, w tym Khabiba i Makhachewa. Jan Błachowicz intensywnie przygotowuje się do swojego nadchodzącego pojedynku, co udokumentował publikując nagranie z treningu na tarczach w mediach społecznościowych. Błachowicz powróci do oktagonu na gali UFC 297, która odbędzie się 20 stycznia w Toronto. Zmierzy się po raz drugi z Aleksandrem Rakicem, z którym już walczył w maju 2022 roku, wygrywając przez kontuzję rywala. Jan trenuje pod okiem trenera Roberta Złotkowskiego w warszawskim klubie WCA. Dana White podkreślił, że gala UFC 299 odbędzie się w marcu 2024 roku w Miami. Na tej gali Sean O'Malley będzie bronił swojego mistrzowskiego pasa kategorii kogucie w rewanżu z Marlonem Verą, który wcześniej zadał mu pierwszą zawodową porażkę. White ogłosił te informacje w mediach społecznościowych. Gilbert Burns wyraził przekonanie, że potencjalny rewanż z Bilalem Muhammadem przebiegłby inaczej niż ich pierwsza walka. Muhammad pokonał Burnsa przez decyzję sędziowską na UFC 288 w maju tego roku. Burns jest pewny, że w ewentualnym rewanżu to on odniósłby zwycięstwo. 100%. Jeśli byłbym zdrowy, to zniszczyłbym Bilala Muhammada. Wygrałbym z nim walkę. Nie wiem, czy to się teraz wydarzy, ale na pewno dojdzie do tego w przyszłości. I pokażę wszystkim, że jestem dużo lepszy od niego. Dopuszczają mnie do walki, nie ma bólu, bark jest sprawny, wróciła mi pełna sprawność, siła. Chciałbym wrócić w marcu lub kwietniu 2024 roku. UFC 299 albo UFC 300. Będę gotowy. Joe Rogan wyraził wątpliwość co do korzyści, jakie Tony Ferguson może osiągnąć trenując z Davidem Gogginsem. Goggins, znany ze swojej wytrzymałości, stara się pomóc Fergusonowi w przygotowaniach do walki z Paddym Pimblettem na UFC 296.
Rogan omówił tę kwestię w swoim podcaście, w którym wcześniej gościł Gogginsa. Jestem bardzo ciekawy, jak Tony będzie wyglądał po treningach z Davidem Gogginsem. Wiedziałem wiele różnych opinii na ten temat. Czy to dobrze, czy źle? Jak widać, gdy trenują razem, David w ogóle się nie męczy, a Tony wręcz przeciwnie. Na pewno płyną z tego jakieś korzyści, jeśli chodzi o wytrzymałość. Dave nie jest nawet zmęczony. Idą do boku i ten wykrzykuje swoje hasła. Nie jest nawet trochę zmęczony, bo może tak trenować dosłownie dniami. Na pewno są z tego korzyści. Słabi ludzie go nienawidzą. Słabi i zazdrośni ludzie, którzy go nie znają. Wiele osób go nie rozumie, nawet ci, których ja lubię, nie znają go. Dana White stwierdził, że organizacja nie czerpie korzyści z awantur między zawodnikami przed walkami. Wypowiedział się na ten temat podczas rozmowy z Full Send Podcast, gdzie był również pytany o potencjalne zaangażowanie Dillona Dennisa. White podkreślił swoje stanowisko odnośnie konfliktów przedgalowych w UFC. Myślicie, że powinniśmy podpisać z nim kontrakt? Słyszałem, że skończył karierę. Nie mam nic do niego. Pewnie przez całe życie powiedziałem do niego dwa słowa. Ale za każdym razem, gdy się gdzieś pojawia, to dala różne rzeczy. Nie możemy mieć tego tutaj. Sporo osób myśli, że gdy dzieje się coś złego na scenie, to musimy to kochać, że nam się to podoba. Nie, nie podoba nam się to. Nie potrzebujemy tego, kurwa, żeby sprzedawać walki. Kiedy dzieją się różne awantury, komisje sportowe szaleją, rozdają grzywny, atakują nas. To nasza praca, aby temu zapobiec. Gdy widzimy inne wydarzenia, podczas których odpierdalają się różne awantury, to kurewsko nieprofesjonalny cyrk. Michael Chandler wciąż czeka na walkę z Conorem McGregorem i jest przekonany, że do niej dojdzie. White zapewnił, że starcie to odbędzie się w 2024 roku, potwierdzając, że McGregor na pewno zawalczy w tym terminie. On na 100% zawalczy w przyszłym roku. Zobaczymy jednak, kiedy będzie na to odpowiedni moment. Wiele złego mówi się o zarobkach zawodników, a takie osoby jak Chandler mogą spokojnie czekać na walkę z Conorem. John Jones zrobił sobie przerwę na kilka lat. Chandler może siedzieć i czekać na Conora, bo jest w dobrym położeniu finansowym, aby móc sobie na to pozwolić. Armand Sarukian, mający ambicje mistrzowskie, jest przekonany, że jego zwycięstwo nad Benilem Dariuszem przybliży go do walki o pas wagi lekkiej. Ich pojedynek odbędzie się 2 grudnia w Austin. Przed nadchodzącym starciem Sarukian wyraził swoje przekonanie w rozmowie dla UFC. Jestem najlepszym młodym zawodnikiem w naszej kategorii wagowej. Benil ma na swoim koncie ponad 20 walk w UFC i zebrał ogromne doświadczenie. To będzie starcie starego wilka z młodym. Zobaczymy, kto wygra. Pokazanie się w walce wieczoru jest zawsze dobrym rozwiązaniem, bo przyciąga uwagę i wszyscy o tym starciu mówią. Skończę Benila Dariusza przed czasem i udowodnię, że zasługuje na walkę o pas. Dariusz, który wcześniej zmierzył się z Mateuszem Gamrotem, uważa, że Tsarukian jest bardziej wszechstronnym przeciwnikiem niż Polak. Przed zbliżającym się pojedynkiem Dariusz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Tsarukiana i dokonał porównania z Gamrotem w rozmowie dla UFC. Arman jest świetnym fighterem. Potrafi być niebezpieczny w każdej płaszczyźnie. Myślę, że jest lepszym strikerem od Gamrota, a to pozwala mu lepiej wplatać w walki techniki zapaśnicze. On walczy w stójce i nagle wplata w to zapasy. To jest ciekawa zagadka do rozwikłania. Gamrot próbował narzucać mi walkę zapaśniczą. Tsarukian będzie chciał więcej wymieniać się ciosami i to powinno być interesujące. Jestem ciekaw, czy to ja będę potrafił go obalić i wdrożyć swój plan gry. Ta walka będzie bardzo interesująca. Thomas Pinal, znany z szybkiego wygrywania walk, przyznaje, że dopiero w późniejszych rundach osiąga pełnię swoich umiejętności. W rozmowie z Michaelem Bispingiem w jego programie, Aspinall omówił ten aspekt swoich walk. Szczerze powiedziawszy, myślę, że spokojnie mógłbym z nim zrobić 5 rund. Raczej o tym nie mówię, ale mam pewną sekretną broń, o której wiedzą tylko moi koledzy z maty. Z każdą rundą staje się lepszy. Szczerze mówiąc, na początku nie jestem zbyt dobry. Robię się znacznie lepszy w kolejnych rundach. Dysponuję naprawdę bardzo dobrą kondycją. Szczycę się tym, jak radzę sobie w kolejnych odsłonach walki. Nie miałem jednak jeszcze okazji zaprezentować tego w klatce, ale myślę, że byłoby to dla wszystkich niezłe zaskoczenie. Jeśli jednak pojawią się możliwości szybkiego wygrania przez knockout, trzeba oczywiście z tego korzystać. Alex Pereira wyraził preferencję co do swojego następnego rywala. Pereira na swoim kanale YouTube stwierdził, że chciałby zmierzyć się z Jamalem Hillem, którego jako następnego pretendenta do pasa ogłosił Dana White, szef UFC, po zwycięstwie Pereiry na UFC 295. Walka ma się odbyć, gdy Hill wróci do pełni zdrowia. Myślę, że udowodniłem swoje umiejętności w kategorii półciężkiej, wygrywając z Izzym o pas, czy pokonaniem również Jana Błachowicza. Jeśli porównam tę trójkę, Jamala, Jana i Izziego, a miałbym wybrać między nimi, to byłby to Jamal. To dla mnie dobry przeciwnik. Olivia Obi Mercier, dwukrotny zwycięzca turnieju PFL w kategorii lekkiej i były zawodnik UFC, ogłosił oficjalne zakończenie swojej sportowej kariery. Znany jako kanadyjski gangster, który dwukrotnie wygrał nagrodę 1 miliona dolarów w turnieju PFL, potwierdził tę decyzję na swoim profilu na Instagramie. Czuję się niezwykle wdzięczny, kiedy to przechodzę na emeryturę. Muszę pochwalić PFL.
PFL uwierzyło we mnie. Zobaczyli, że jestem dzieciakiem, który nie odpuści. To był zaszczyt bić się dla tej organizacji. Gdy odchodzę na emeryturę, mam nadzieję, że wielu Kanadyjczyków odbierze to jako zaproszenie. Możecie znaleźć w PFL takie samo wsparcie, wiarę, szansę, żeby pokazać nasze zacięcie. Dziękuję wszystkim za kulisami, którzy byli częścią tej podróży. Dobrze się z wami bawiłem, mimo tego, że prawdopodobnie byłem ogromnym dupkiem przed walkami. To była walka mojego życia. Idziemy dalej. Cokolwiek to będzie, PFL byliście partnerem, na którego każdy zasługuje. Dziękuję. Artur Szpilka, wracający do formy po operacji kręgosłupa, zapowiada, że fani będą mogli zobaczyć go ponownie w klatce. Około maja przyszłego roku. Były pięściarz ujawnił swoje plany powrotu do walki w najnowszej relacji na swoim Instagramie. Jestem po rozmowach z KSW i mój powrót będzie najwcześniej kwiecień-maj, także mega się z tego cieszę. Będę mógł wrócić całkowicie do zdrowia. Myślę raczej, że to będzie maj, także od lutego zaczynam na grubo. W grudniu Michał Materla stanie przed szansą odzyskania mistrzowskiego pasa KSW. Były czempion wyraził radość z możliwości rywalizowania w tak prestiżowych pojedynkach, jak nadchodzące starcie z Pawłem Pawlakiem. Materla omówił swoje oczekiwania przed walką w rozmowie dla KSW. Myślę, że ta walka jest zwieńczeniem mojej kariery. Pamiętam, jak to wyglądało, gdy zaczynałem, jak wyglądał ten sport, jak wyglądały początki KSW, jak wyglądała moja pierwsza walka o pas, która była okupiona dużym cierpieniem fizycznym. Cieszę się, że po tylu latach, tylu pojedynkach, dalej jestem w tym samym miejscu i będę miał znowu możliwość wygrania pasa. Paweł jest o tyle niebezpieczny, że nie jest wybitny w jakiejś płaszczyźnie, ale jest bardzo dobry w każdej. Dziś przechodzi renesans swojej kariery. Naprawdę zasługuje, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Cieszę się, że będę mógł sprawdzić tego najlepszego Pawła, który dziś się nam prezentuje. Muszę wejść do klatki najlepszą możliwą wersją siebie tego dnia. Wchodzę do walki z myślą o tym, że ją wygram, bez względu na okoliczności. Na gali XTB KSW 90 dojdzie do ekscytującego pojedynku między Dawidem Śmiałowskim a Ramzanem Rzębiwem. Obaj zawodnicy słyną z efektownego stylu walki. Śmiałowski, znany z dynamicznych kończeń, stoczył już dwie walki w KSW, zdobywając bonus za najlepszy knockout i wybór najlepszej walki wieczoru. Jego ostatnia walka z Lom Alim Eskijewem była pierwszą przegraną w karierze. Z kolei 24-letni Rzębijew z dwiema walkami w KSW na koncie zyskał uznanie dzięki spektakularnym knockoutom. Ten pojedynek w wadze lekkiej odbędzie się 20 stycznia na warszawskim Torwarze. Na kanale In The Cage Szymon Kołecki wypowiedział się o Mateuszu Rembeckim, który puka do drzwi top 15 kategorii lekkiej w UFC, a tam jest już drugi reprezentant Polski, Mateusz Gamrot. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów porównał tych dwóch zawodników, dając kibicom sporą nadzieję, bowiem analizy Kołeckiego bardzo często potwierdzają się w praktyce. Pierwsza walka była najtrudniejsza, myślę, że tam emocje spowodowały trochę braki kondycyjne, nowa rzeczywistość trochę go tam przycinało, druga, trzecia walka już płynnie. Ja myślę, że nikt nie miał wątpliwości, że Mateusz Rembecki będzie tam sobie dobrze radził. Mateusz Rembecki, ja go przyrównam trochę do Mateusza Gamrota. I moim zdaniem we wszystkich płaszczyznach jest na zbliżonym poziomie. Być może Mateusz zapasy ma troszkę lepsze, bardziej wszechstronne. Natomiast parter mają na podobnym poziomie. Mateusz może trochę zapasy lepsze. Ale co ma Mateusz Rembecki, czego brakuje Mateuszowi? Nokautujący ciosek na tą kategorię wagową. Ale z kolei jest niższy i ma jakby problem z zasięgiem, także ma jakieś tam atuty, ma jakieś tam problemy w zależności jak się tam uda mu w tej federacji z tymi najlepszymi gdzieś tam ustawić, skrócić, podejść, no ale jest świetny, moim zdaniem. W dalszej części wywiadu Kołecki ocenił poziom Rembeckiego. Ocenię w skali 1 do 9, do 10, te jego poziomy różne i uśredniając to absolutnie 9 bym Mateuszowi dał, a to już pozwala walczyć z każdym w federacji, nawet UFC. Prawdopodobnie walka Cezarego Aleksiejczuka z Adrianem Bartosińskim wydaje się być mało realna, szczególnie biorąc pod uwagę ambicje mistrza FEN do walki za oceanem. Mirosław Okniński, komentując tę sytuację, zwrócił uwagę na różnicę między oboma zawodnikami. Od lat, będący przeciwnikiem stosowania środków dopingujących, Okniński w wywiadzie dla portalu Fansportu TV wyraził krytyczną opinię na temat Bartosińskiego. Jestem fanem Bartosa, bo dla mnie uważam, że Czarek Aleksiejczuk jest lepszym, techniczniejszym zawodnikiem i Czarek ma większe predyspozycje na sukces, a Bartos to jest nowoczesna technologia podawania wspomagania sterydami dużą ilością i to mi się też podoba, no nie? Jak kurwa bym się znał na chemii dobrze, bym był dobrym chemikiem, to też bym może w to poszedł, no nie? Ale że... W kontynuacji tematu Bartosińskiego i Oleksiejczuka trener Mirek dodał. Moja myśl jest taka, bardziej polega na technice i jakby na takim wypracowaniu przez lata mistrzowskich ruchów, a nie na tym, że napierdolić się towarami i iść do przodu. To też mi się podoba, tak? Tylko, że ja się na tym nie znam, więc nie chcę brać się za coś, co nie potrafię. No nie? A że Bartos wie, jak, przecież jak on wygląda.
jest szczęka taka, dopierdolony, to to po prostu to samo się samo nie zrobi, no nie? To trzeba przyjąć dobre, dobre te suplementy. Patryk Kaczmarczyk jest pewny swego i chciałby w swojej następnej walce stanąć przed szansą mistrzowskiego pasa. Tym razem Patryk w rozmowie z portalem fansportu.pl wyszedł z apelem do Roberta Ruchały. Jestem gdzieś po wstępnych rozmowach z KSW. No i delikatnie rozjeżdżają nam się terminy walki, którą byśmy chcieli zrobić. Ja nie ukrywam, że moim celem teraz jest walka o pas. Ja tylko i wyłącznie chcę w następnej walce walczyć 5 rund w walce o pas. No i mam taki statement do Roberta Ruchały, żeby po prostu... Robert, wiem, że masz zapewnioną walkę w jakimś tam terminie, ale ja proszę Cię o to, żebyś poczekał na mnie 2 miesiące od tego terminu i zrobimy naprawdę kosmiczną walkę, mam nadzieję, że o pas KSW. No i myślę, że kibice też chcą zobaczyć tą walkę, tylko po prostu jest jeden statement do Roberta, żeby na mnie poczekał, bo... KSW zawarł umowę z nowym obiecującym zawodnikiem, Gino Van Steenissem, młodszym bratem Costello Van Steenissem, znanego z walk w Bellator MMA. Gino, mający na swoim koncie niepokonany rekord 4-0, z czego 3 zwycięstwa przed czasem, dołączył do kategorii lekkiej. 25-letni Holender zdobył doświadczenie zawodowe, głównie walcząc w organizacji Levels Fight League, jak ogłosiła organizacja KSW, lider na polskiej scenie MMA. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.